Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów, czy z matematyki finansowej, chciałam poruszyć temat lokat bankowych, a dokładnie ustalania wartości początkowej takiej lokaty, czyli mówiąc prościej, ile należy wrzucić na lokatę bankową, aby przy określonej kapitalizacji otrzymać na koniec wymaganą przez nas kwotę. Tu akurat w tym zadanku 5000 zł. Zadanie ma następującą treść. Jaką kwotę należy wpłacić obecnie na konto oprocentowane na 3,55%, tak aby po 2 latach stan konta wynosił 5000 zł przy kapitalizacji kwartalnej? Jeżeli ja wiem, że kapitalizacja jest kwartalna, to trzeba będzie stopę procentową, tą roczną 3,55 podzielić przez 4, tak żeby ona była też przeliczona na kwartalną. Dlaczego przez 4? Bo kwartałów w ciągu roku jest 4. Jeżeli wiemy, że kapitał końcowy to 5000 zł, a my potrzebujemy się dowiedzieć, jaką kwotę należy wpłacić, to musimy przeliczyć nasz okres trwania lokaty na wszystko, że tak powiem, zgodnie z kapitalizacją na kwartały. Czyli jeżeli okres trwania tutaj naszej lokaty to 2 lata, to po przeliczeniu, jeżeli każdy rok to 4 kwartały, to 2 lata, to mamy 8 kwartałów. A więc jeżeli znamy stopę procentową roczną, możemy podstawić do wzoru ogólnego na wartość obecną, gdzie trzeba będzie wartość przyszłą, inaczej mówiąc, zdyskontować, czyli po prostu podzielić przez 1 plus r do potęgi n. Tyle, że trzeba będzie pamiętać o kilku szczegółach. Tak, że wartość ta, która końcowa ma być uzyskana 5000, ma być podzielona przez 1 plus r. Ale to r to nie jest takie proste r. To nie jest to po prostu 3,55%. Trzeba przemnożyć po pierwsze przez 0,81, a to bierze się stąd, że jeżeli mam lokatę, do czynienia z lokatą bankową, mam 19% podatek dochodowy, a więc 1 minus ten podatek wychodzi 0,81 i faktycznie taką stopą procentową będzie oprocentowany mój rachunek bankowy, na którym będzie ta lokata. I żeby dostosować do częstotliwości kapitalizacji, widzimy, jest jeszcze podzielenie przez 4 i tutaj w potędze n jest właśnie liczba naszych kapitalizacji, jak często naliczane są odsetki. Ono wychodzi na to, że aby po 2 latach przy kapitalizacji kwartalnej uzyskać 5000 zł, na dzień dzisiejszy musimy na tą lokatę wrzucić 4721 zł i 53 grosze. Taką interpretację należy umieścić. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania,
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.